Witam serdecznie na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego. Dzisiaj oczywiście zainteresujemy się znowu Księgą Apokalipsy, proroctwa, które zapisał apostoł Jan na wyspie Patmos w końcu pierwszego wieku, kiedy Jezus Chrystus objawił mu wizję przyszłości świata i Kościoła. Dzisiaj będziemy studiowali Księgę Apokalipsy, 11 rozdział wersety od trzeciego. Po 13 Apokalipsa, jedenasty rozdział, wersety od trzeciego po 13. Weźcie do swoich rąk egzemplarze Pisma Świętego. Razem ze mną czytajcie tekst, analizujcie, badajcie. Ja będę czytał teksty z przekładu grecko-polskiej Biblii interlinearnej serii prymasowskiej. Uważam, że to jest najlepszy w Polsce przekład Nowego Testamentu. Zanim jednak przejdziemy do studium dzisiejszego rozważania Słowa Bożego, tradycyjnie zapraszam wszystkich do subskrypcji naszego kanału. Także przypominam o naciśnięciu dzwoneczka, by być powiadomionym o kolejnych materiałach, które będą się ukazywać. No i zostawcie również pod dzisiejszym programem jakiś komentarz i łapkę w górę albo w dół, jeśli jak uznacie za słuszne. Czytamy prostwa księgi Apokalipsy, badamy je, studiujemy. Chciałbym również dzisiaj zareklamować korespondencyjną szkołę biblijną. Korespondencyjna szkoła biblijna polega na tym, że kursant w domu studiuje materiały, które są jemu przysyłane. Musi je szczytać, musi je wypełnić, musi je poznać, oczywiście skorelować z pismem świętym, potem odsyła, one są sprawdzane, odsyłane z powrotem, no i razem z nowym materiałem, z nową, kolejną lekcją. Ta forma korespondencyjna poznawania pisma świętego jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązująca. Jest bardzo fajną formą, po zakończeniu takiego kursu uzyskujemy dyplom ukończenia takiego studium. Ze względu na to, że dzisiejsze spotkanie dotyczy Księgi Apokalipsy, to właśnie proponuję... Aby każdy skorzystał ze studiów Księgi Apokalipsy w korespondencyjnej szkole biblijnej, co utrwali jego zrozumienie, jego wiedzę dotyczącą tej profetycznej księgi. Jeśli ktoś nie ma takiego zgłoszenia, to może do nas napisać, wyślemy mu pocztą, bo trzeba wypełnić dane. Natomiast jeśli ktoś dobrze operuje komputerem, po prostu można wejść na stronę kursybiblijne.pl i tam odnaleźć sobie kurs dotyczący Księgi Apokalipsy, Dowiedzieć się o wszystkich szczegółach i serdecznie zachęcam, weźcie Państwo udział w tym kursie Księgi Apokalipsy. A teraz już przechodzimy bezpośrednio do studium dzisiejszej części Księgi Apokalipsy. Tak jak powiedziałem, 13, 11 rozdział od wersetu 3 po 13. Werset 3 11 rozdziału brzmi następująco. I dam dwóm świadkom mym, i prorokować będą dni 1260 odziani worami. Mamy tutaj dwóch świadków. Są oni profetycznym symbolem Starego i Nowego Testamentu. Jan zapisał, że oni prorokują. Jest tu profetyczny symbol nauczania, głoszenia i rozpowszechniania objawienia Bożego. Okres prokowania dwóch świadków jest tutaj wymieniony jako dni 1260. Jest to okres 1260 lat supremacji papieskiej od 538 do 1798 roku, który występuje również w 12 i 13 rozdziale Księgi Apokalipsy. W 538 roku wszedł w życie Corpus Juris Civilis, czyli kodeks prawa rzymskiego. Justyniana Wielkiego, cesarza bizantyjskiego. Na jego podstawie biskup Rzymu zostaje wyniesiony do godności papieża, staje się zwierzchnikiem kościoła zachodnio-rzymskiego. Rozpoczyna się okres supremacji biskupa Rzymu. Trwa on przez 1260 lat do 1798 roku. Bo w 1798 roku dochodzi do złamania supremacji papieskiej, odebrania Kościołowi katolickiemu dotychczasowej władzy świeckiej. Stało się to podczas wydarzeń związanych z rewolucją francuską. Armia francuska zajęła Rzym. Papież Pius VI został aresztowany, wywieziony do Francji i tam zmarł w więzieniu. Jan zapisał, że ci dwaj świadkowie, którzy prorokują przez 1260 dni, byli odziani worami. Co to znaczy być odzianym wór? W starożytności był to akt wyobrażający żałobę, smutek, rozpacz, żal, pokutę, poniżenie, trwogę, lęk. W czasach starożytnych, gdy ludzie przechodzili przez właśnie takie sytuacje życiowe, wdziewali na siebie wór. W okresie supremacji papieskiej Stary i Nowy Testament był podstawą wiary ewangelicznych chrześcijan. W wyniku głoszenia prawd Starego i Nowego Testamentu, np. przez Waldensów, Husytów, protestantów Wielkiej Reformacji i innych grup probiblijnych, Rzesze ludzi odnajdywały drogę zbawienia i przyjmowały Pismo Święte za najwyższy autorytet swojej wiary. Ale ponieważ dwaj świadkowie świadczyli o Bożej Prawdzie i jednocześnie demaskowali odstępstwo, błędne doktryny i zepsucie panującego Kościoła. Hierarchia kościelna podejmowała najróżniejsze działania zmierzające do niedopuszczenia Starego i Nowego Testamentu w ręce ludu i utrzymania jego treści w tajemnicy. Pismo Święte było księgą zakazaną. Ci, którzy posiadali, czytali i wierzyli zgodnie z jego zasadami, byli okrutnie karani. Kościół katolicki dążył do wyniszczenia probiblijnych grup chrześcijan. Dlatego czytamy, że ci dwaj świadkowie, prokujący przez 1260 lat, byli odziani w wory, symbol smutku, symbol żalu, rozpaczy, żałoby, trwogi, lęku, dlatego że byli bardzo źle traktowani przez panujący kościół. Aby zniechęcić lud do czytania Biblii, księża twierdzili, i tak nadal się twierdzi, że jest to księga za trudna dla przeciętnego człowieka i tylko duchowni, którzy ukończyli specjalne studia, mogą ją badać i właściwie interpretować. Popatrzmy teraz na czwarty i szósty werset jedenastego rozdziału. Jan zapisał. Ci są dwie oliwki i dwa świeczniki przed Panem ziemi stojące. Jeśli ktoś im chce uczynić niesprawiedliwość, ogień wychodzi z ust i zjada wrogów ich. Jeśli ktoś zechce im uczynić niesprawiedliwość, tak ma on zostać zabitym. Ci mają władzę zamknąć niebo aby deszcz nie zraszałby dni prorokowania ich i władze mają nad wodami obracać je w krew i porazić ziemię każdą plagą ilekroć zechcą w tymże wersecie czwartym Jan nawiązuje do starotestamentalnej księgi proroka Zachariasza w której stary i nowy testament Symbolicznie są przedstawieni jako dwaj posłańcy stojący przed tronem wiekuistego Boga. Ci dwaj posłańcy są powołani do oświecenia Ziemi blaskiem Bożej Prawdy. I taka jest rola Pisma Świętego. Stary i Nowy Testament mają oświecić Ziemię. Blaskiem Bożej prawdy, przekazać ludzkości poselstwo zbawienia. W wersecie piątym i szóstym mamy do czynienia z pewną literacką metaforą, przenośnią podkreślającą autorytet i znaczenie Słowa Bożego Starego i Nowego Testamentu. Zawarta jest w nich sugestia, jakie konsekwencje może pociągnąć za sobą odrzucenie lub działanie przeciwko dwóm świadkom, czyli przeciwko objawieniu Bożemu zapisanemu w Biblii Starego i Nowego Testamentu. Przechodzimy teraz do wersetu siódmego i teraz zaczynamy tą właściwą część, którą chciałbym razem dzisiaj z Wami przeanalizować. W wersecie siódmym prorok zapisał. A kiedy dokończą świadectwo, ich zwierzę wychodzące z czeluści uczyni z nimi wojnę i zwycięży ich i zabije ich. Zwierzę jest profetycznym symbolem państw, monarchii, rządów, mocy i sił polityczno-militarnych lub religijnych sterowanych przez moce ciemności. Bardzo często wrogo nastawionych do ludu Bożego, do Bożej Prawdy, do tych Bożych wartości. Symbol zwierzęcia przewija się w prostwach Starego i Nowego Testamentu, w Księdze Daniela, w Księdze Apokalipsy. I tutaj czytamy, że zwierzę wychodzi z czeluści. Czym jest czeluść, o której pisze Jan w tym proroctwie? Jest to proroczy symbol chaosu, nieporządku, bezładu, zamętu i niepokoju, stanu lub sytuacji spowodowanej działalnością sił zła. Czeluść również będzie się pojawiać w następnych fragmentach Księgi Apokalipsy. Co to wszystko znaczy? W końcu okresu 1260 lat. Supremacji papieskiej. W okolicach 1798 roku, podczas wydarzeń rewolucji francuskiej, jaka wtedy właśnie miała miejsce w Europie, Kościół katolicki utracił swoją dotychczasową moc, wpływy, no i skutkiem tego zaprzestał również prześladowań religijnych i bezpośredniej walki przeciwko Biblii. I w tym sensie nastał kres prorokowania dwóch świadków odzianych w wory. I w tym czasie na miejsce osłabionego papiestwa miała powstać inna moc w kraju ogarniętym chaosem, nieporządkiem, bezładem, zamętem i niepokojem. Moc ta miała także wrogo odnieść się do Pisma Świętego, tak jak czytamy, zwyciężyć i zabić dwóch świadków, czyli zabić Stary i Nowy Testament. Skonfrontujmy proroczą zapowiedź z historią Europy w końcu XVIII wieku. Przyjrzyjmy się Francji. W ostatniej dekadzie XVIII wieku. Wtedy Francja była najpotężniejszym i najludniejszym krajem Europy. Oczywiście posiadała ustrój feudalny, była zarządzana przez monarchię absolutną. Katolicyzm był religią panującą, i w kraju tym istniał silny sojusz tronu i ołtarza. Wtedy we Francji mieszkało około 27 milionów ludności. 98% Francuzów to byli mieszczanie i chłopi. 2% to był król, dwór, kler i szlachta. Czyli około 26 milionów 460 tysięcy chłopów i mieszczan utrzymywało 540 tysięcy kleru, szlachtę, dwór i króla, płacąc Kościołowi dziesięciny i ofiary, a państwu opłaty i podatki. Natomiast kler i szlachta zwolnieni byli ze świadczeń na rzecz państwa i korzystali z licznych przywilejów. Literatura historyczna, do której dotarłem, podaje, że nałożone na chłopów i mieszczan ciężary na rzecz państwa wynosiły wtedy od 60 do 80% ich dochodów. Niesamowicie dużo od 60 do 80% ich dochodów. W rezultacie czego szczególnie chłopi, no ale także i mieszczanie, Żyli na granicy nędzy, gdy tymczasem kler, dwór, król i szlachta tonęli w rozrzutności i rozwiązłości. We Francji nie było wtedy wolności słowa i wyznania. Stan trzeci, czyli chłopi i mieszczanie, nie mieli możliwości wyborów i wpływania na rząd. Panujący wtedy we Francji król Ludwik XVI był władcą nieudolnym. Jego rządy były źle prowadzone, doprowadziły do kryzysu gospodarczego, powstał ogromny deficyt finansowy, a także do tego dołączają się koszta prowadzonych wojen oraz utrzymania dworu i kościoła. Ludwik XVI zaliczył również liczne niepowodzenia w polityce zagranicznej. Na domiar złego, w 1788 roku Francję nawiedził nieurodzaj. To doprowadziło do drożyzny i głodu zimą z 1788 na 1789 rok. Wszędzie w kraju panowało powszechne niezadowolenie, bieda, ciemnota i zabobon oraz ostra niesprawiedliwość społeczna. I co wtedy robi król Ludwik XVI? Proszę sobie wyobrazić, że aby ratować sytuację, postanowił obłożyć lud jeszcze większymi podatkami. Jeszcze więcej podatków, katastrofalna sytuacja kraju doprowadziła do wybuchu rewolucji francuskiej, która jeszcze bardziej pogrążyła Francję w chaosie, bezładzie, zamęcie i niepokoju. Szturm na Bastylię 14 lipca 1789 roku możemy uznać za datę początkową rewolucji francuskiej. Porównując rzeczywistość historyczną z treścią badanego zapisu proroczego, dochodzimy do wniosku, że owym zwierzęciem wychodzącym z szczeluści, z otchłani w końcu okresu supremacji papieskiej, kiedy papiestwo zostało rzucone na kolana, była rewolucja francuska, rewolucyjna Francja. Ale dlaczego i w jaki sposób rewolucja francuska wystąpiła przeciwko Bogu i zabiła dwóch świadków, czyli Stary i Nowy Testament? Otóż analiza historyczna tamtych czasów przedstawia nam, że Kościół był współwinny katastrofalnej sytuacji kraju. Kościół był ostoją systemu feudalnego. Niesprawiedliwości społecznej, wyzysku i braku wolności. Kościół panujący był podporą despotycznej władzy królewskiej. Świadczenia na rzecz kościoła ruinowały ludność i obciążały skarb państwa. Kościół posiadał ogromne majątki ziemskiej nieruchomości. Kler żył w bogactwie i przepychu, a lud w biedzie. Kościół był przeciwny postępowi i oświeceniu. Ciemny i zabobonny lud łatwiej było kontrolować. Kościół walczył z wolnością słowa i sumienia, dopuszczając się przez wieki krwawych prześladowań. Kościół szukał własnych korzyści, a nie dobra kraju, wplątując Francję w trudności i komplikując jej i tak bardzo niekorzystne położenie na arenie międzynarodowej. Dlatego społeczeństwo francuskie wystąpiło nie tylko przeciwko monarchii i szlachcie, ale także przeciwko kościołowi katolickiemu. Od samego początku rewolucja francuska miała charakter ateistyczny i wrogi stosunek do Kościoła. Lud francuski błędnie, powtarzam błędnie, kojarzył Boga i Biblię z Kościołem katolickim oraz okrucieństwami jego nietolerancji i inkwizycji. Duchowieństwo przez wieki zasłaniało się Bogiem i powoływało się na jego autorytet. Dlatego nieznający Pisma Świętego Francuzi znienawidzili Boga i Biblię, obarczając Boga i Biblię odpowiedzialnością za nieszczęścia, jakie spadły na ojczyznę. Rewolucja Francuska, rewolucyjna Francja zwalczała wszystko, co łączyło się z Kościołem katolickim. Duchownych więziono, wysyłano na galery, ścinano, wyganiano z kraju, ustanawiano przeciwko nim dyskryminujące zarządzenia. Żądano wyrzeczenia się kapłaństwa, zwalczano kult. Niszczono przedmioty sakralne, likwidowano zakony, burzono kościoły, państwo przejmowało dobra kościelne. Dążono do zupełnego rozdziału kościoła od państwa i podporządkowania go władzy świeckiej. Odmówiono klerowi jakiegokolwiek poparcia. I widzicie, antykościelna polityka rewolucji francuskiej bezpośrednio uderzyła. Wiarę w Boga i Pismo Święte. W listopadzie 1793 roku Zgromadzenie Narodowe uchwaliło zniesienie religii i wiary w Boga. Oficjalnie ogłoszono koniec chrześcijaństwa. Gobel, arcybiskup Paryża. W obecności najwyższych przedstawicieli narodu uroczyście wyrzekł się i potępił wiarę w Boga. Pod karą śmierci zabroniono nabożeństw, zabroniono kultu Boga, zabroniono modlitwy, zniesiono nakazy i postanowienia Biblii, odrzucono Boże przykazania oraz zasady i normy pisma świętego. Zewsząd zbierano egzemplarze Starego i Nowego Testamentu, czyli dwóch świadków, i publicznie palono, okazując im największą wzgardę. Podczas pewnej manifestacji związanej z wywyższeniem bogini rozumu, gdy palono Biblię i inne książki religijne, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego ogłosił, że cytuję: Pokutują w wielkim ogniu zagłupstwa, do których skłaniali cały rodzaj ludzki. Bluźniono i wulgarnie urągano Bogu i Chrystusowi. Wołano pod adresem Chrystusa: zetrzeć łotra, precz z nędznikiem. Jeden z przywódców Nowego Porządku wołał: Boże, jeśli jesteś, pomści się obrażenia swego imienia. Wypowiadam ci wojnę, ty milczysz? Nie masz odwagi rzucić gromu? Ktoż wobec tego będzie wierzył w twoje istnienie? Wprowadzono kult bogini, rozumu, oddawano jej uroczyście cześć w całej Francji. Ustanowiono zupełny ateizm i materializm. I teraz krok do przodu, werset ósmy. 11 rozdziału księgi Apokalipsy. Prorok zapisał, i zwłoki ich na placu wielkiego miasta, które nazywa się duchowo Sodoma i Egipt, gdzie i pan ich został ukrzyżowany. Mamy tutaj kilka elementów tworzących ten werset. Pierwszy, to co zapisał Jan, zwłoki ich. Czyli tych dwóch świadków na placu Wielkiego Miasta. Jest to aluzja do Paryża i w ogóle całej Francji, gdzie na ulicach jej miast, mówiąc obrazowo, leżeli pokonani i zabici dwaj świadkowie. Widzicie, przez 1260 lat supremacji papieskiej. Kler katolicki próbował ukryć przed ludem Słowo Boże, ale rewolucja francuska posunęła się dalej. Ona oficjalnie zabiła dwóch świadków. Prok zapisał, że to wielkie miasto, na którego ulicach leżeli zabici dwaj świadkowie, nazywa się duchowo Sodoma i Egipt. W tych słowach, nawiązujących do wydarzeń Starego Testamentu, autor Apokalipsy określił stan moralny i religijny rewolucyjnej Francji. Gdy rewolucja odrzuciła normy biblijne, stan moralny francuskiego społeczeństwa stał się podobny do tego, który spowodował zagładę Sodomy. Zaś Egipt. Był jedynym państwem starożytności, który oficjalnie wyrzekł się Boga. Pamiętamy, kiedy to około roku 1446 przed naszą erą, Bóg posyła Mojżesza do faraona. Panował wtedy prawdopodobnie Amenhotep II. Mojżesz żąda od faraona, aby obdarzył Izrael wolnością. A wtedy faraon odpowiada: A któż to jest Bóg? Boga nie znam, a Izraela nie wypuszczę. A więc faraon oficjalnie stwierdził: Nie znam Boga, dla mnie ten Bóg nie istnieje. Coś podobnego stało się podczas rewolucji francuskiej właśnie w tym kraju. Istnieją wiarygodne dokumenty historyczne wskazujące, że po Egipcie faraonów Francja jest jedynym narodem, który podczas rewolucji francuskiej wyrzekł się Boga ustami swoich najwyższych władz. A ciekawostką jest fakt, że we Francji podczas rewolucji francuskiej wprowadzono dekadę, czyli dziesięciodniowy tydzień. Na wzór starożytnego Egiptu. Ale prolog dodaje, gdzie i pan ich został ukrzyżowany. A więc w tym mieście, na którego ulicach leżeli zabici dwaj świadkowie, mieście zwanym duchowo Sodomą i Egiptem, również został ukrzyżowany Chrystus. Co to znaczy? Jakie przesłanie niesie proroctwo? Historiografia podaje, że ze wszystkich krajów katolickiej Europy żaden nie dopuścił się tak zaciekłych prześladowań religijnych i nienawiści do Pisma Świętego jak Francja. Prześladowania miały miejsce w zasadzie we wszystkich krajach katolickiej Europy w czasie średniowiecza i Wielkiej Reformacji. Ale to, co działo się we Francji, to się nie działo nigdzie indziej. W okresie 1260 lat supremacji papieskiej Kościół i państwo dokonały zbrodni ludobójstwa Katarów, Albigensów i Waldensów, a potem francuskich protestantów-Hugonetów. I w tym duchowym, profetycznym sensie, Francja Ukrzyżowała Chrystusa na swojej ziemi w osobach Jego wyznawców, stając się w ten sposób jakby drugą golgotą czasów ciemnego średniowiecza i wielkiej reformacji kościoła. Popatrzmy teraz na werset dziewiąty, w którym prorok zapisał: I widzą z ludów i plemion, i języków, i narodów, zwłoki ich, Dni 3,5, i pół i zwłok ich nie dopuszczają położyć do grobowca. Mamy tutaj okres trzech i pół dnia. Licząc według biblijnej zasady, że jeden dzień w proctwie oznacza jeden rok, jest tutaj mowa o okresie trzech i pół lat. I tekst biblijny mówi, o złożeniu zwłok w grobowcu. Tutaj właściwie się mówi o niedopuszczeniu złożenia ich zwłok do grobowca. Co to znaczy? Jest to biblijna metafora, która oznacza, może inaczej powiedzmy to sobie. Kiedy czytamy o złożeniu zwłok w grobowcu, to wtedy Rozumiemy to, że ten czyn oznacza koniec walki, zamknięcie konfliktu, finalny koniec pokonanego, pokonanego. Ktoś został pokonany, zabity, wykopuje się grób i chowa się go w tym grobie i jest koniec. Natomiast tutaj w Procwie jest mowa o tym, że nie pozwolono pochować. Dwóch zabitych świadków. Jeśli nie pozwolono ich pochować, to znaczy, że walka się nie skończyła. Walka trwa. I tak rzeczywiście było. Walka przeciwko Bogu i przeciwko Jego objawieniu trwała nadal przez trzy i pół roku. Na oczach całej Europy i reszty świata przez trzy pół roku od końca listopada 1793 roku, kiedy to zgromadzenie narodowe zniosło religię i wiarę w Boga, obowiązywały we Francji rozporządzenia przeciwko kultowi Boga wydane przez rewolucyjne organy ustawodawcze. Przejdźmy teraz do wersetu 10. I zamieszkujący na ziemi radują się nad nimi i cieszą się, i dary posyłać będą jedni drugim, bo ci dwaj procy znękali zamieszkujących na ziemi. Gdy władze rewolucyjne zniosły wiarę w Boga, Francuzi tańczyli i śpiewali z radości. Lud uwolniony z wszelkich biblijnych więzów moralnych, mający dość już gruźb i nawoływań do pobożności, straszenia piekłem i tak dalej, biesiadował, świętował i radował się. Werset jedenasty. Prorok zapisał: A po trzech dniach i pół duch życia od Boga wszedł w nich, i stanęli na stopach ich, na nogach ich, i strach wielki padł na oglądających ich. Żeby zrozumieć to, co tutaj jest zapisane, musimy sobie powiedzieć, jakie były skutki zniesienia wiary w Boga przez Konwent Narodowy w listopadzie 1793 roku. Przede wszystkim przez Francję przetaczały się Różne okropności rewolucji. Naród pogrążył się w anarchii i buntach. Wszędzie toczyła się walka stronnic politycznych. Panowały wszechobecne rządy terroru. Ginęły wtedy naprawdę wielkie rzesze ludzi. Bandy z kolei dewastowały prowincje. Gwałt, rozpusta, kryminalizm i bezprawie były na każdym kroku wszędzie. Kraj doszedł do bankructwa. Wojsko domagało się żołdu, mieszczanie głodowali. Porządek społeczny, państwo, religia, rodzina, prawo wszystko się zawaliło i legło w gruzach. Francja stała się polem walki mas. Nikt nie był bezpieczny. W całej Francji Rozległ się powszechny krzyk przerażenia, krzywdy i udręki. Powstawała opozycja, napływały petycje, domagano się rewizji wydanych ustaw. Zaczęto rozumieć, że wiara w Boga i Pismo Święte gwarantuje jakiś podstawowy porządek i bezpieczeństwo. W maju 1797 roku. Trzy i pół roku od, wydania, yy, od ich wydania przez Konwent Narodowy rozpoczęto procedury zmierzające do zniesienia ustaw ateistycznych. Powołano komitet, którego celem miało być opracowanie nowego prawa o tolerancji i wolności religijnej. Wtedy doszło do interwencji Kamila Jordana legislatora w radzie 500, która była władzą ustawodawczą. Legislator przed władzami ustawodawczymi stwierdził, oświadczył. Cytuję. Wiara w Boga jest dla państwa najpewniejszym gwarantem porządku i stabilności, jakiego nie są w stanie zastąpić najlepsze nawet przepisy prawne. Niechaj będą dziś zupełnie pewni wszyscy nasi obywatele, katolicy, protestanci, ochrzczeni czy nieochrzczeni, że wolą legislatora jest, a zatem wolą prawa, zapewnienie wolności religijnej. W waszym imieniu pragnę odnowić świętą obietnicę. Wszelkie religie są wolne we Francji. 17 lipca. 1797 roku przedłożono Radzie 500 i Radzie Starszych nowe ustawy, które jednomyślnie, bez głosowania, przyjęto. Francuska oficjalna gazeta Le Monitor tak się to chyba czyta, francuskiego nie znam. Dnia 17 lipca 1797 roku podała do wiadomości przywrócenie wolności religijnej i ogłosiła zasadę, że i tu cytuję każde nabożeństwo powinno odbywać się w sposób nienaruszający jego porządek pod ochroną narodu. W tym sensie, jak to obrazowo opisuje werset 11. Pod wpływem przerażenia narodu, postępującym bezprawiem i chaosem, dwaj świadkowie, czyli Stary i Nowy Testament, z martwych wstali dzięki nowym ustawom tolerancyjnym władz rewolucyjnej Francji. A werset dwunasty brzmi następująco: I usłyszeli głos wielki z nieba mówiący im: Wejdźcie tu. I weszli do nieba w chmurze i zobaczyli ich wrogowie ich. Werset dwunasty przedstawiający w niebo wstąpienie dwóch świadków na oczach ich nieprzyjaciół to profetyczna metafora wskazująca na triumf i powszechne wywyższenie Pisma Świętego po rewolucji francuskiej. Bo rzeczywiście nigdy wcześniej Biblia nie była tak popularna jak w pierwszej połowie XIX wieku. W 1804 roku doszło do powstania brytyjskiego i zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, w 1816 roku powstało amerykańskie Towarzystwo Biblijne, a potem tworzyły się następne. Pismo święte zaczęto intensywnie tłumaczyć na różne języki świata i rozpowszechniać na niespotykaną wcześniej skalę. Obecnie około 95% populacji świata może czytać Biblię we własnym języku. No i rozwój archeologii, zapoczątkowany właśnie w czasach Napoleona. Orientalistyki i innych nauk dostarczył dowodów potwierdzających wiarygodność i autentyczność Pisma Świętego. Gwałtownie wzrosło czytelnictwo i poznanie Biblii, co przyczyniło się do jej głębszego poznania. I te trendy doprowadziły w pierwszej połowie XIX wieku do licznych przebudzeń religijnych, i wśród nich największym, był ruch drugiego Adwentu w Europie i Ameryce Północnej. I właśnie z tego ruchu drugiego Adwentu w 1863 roku wyłonił się Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, który reprezentuje. Popatrzmy teraz na trzynasty werset Księgi Apokalipsy, 11 rozdziału. Prorok zapisał. I w ową godzinę stało się trzęsienie wielkie. I jedna dziesiąta miasta upadła. I zabici zostali w trzęsieniu imiona ludzi tysięcy siedem, a pozostali przestraszeni stali się i dali chwałę Bogu nieba. Jan zapisał. I w ową godzinę stało się trzęsienie wielkie. Jest to biblijna przenośnia lub symboliczne porównanie ukazujące skutki rewolucji francuskiej. Rewolucja francuska była w dziejach Europy istnym trzęsieniem ziemi, przewróciła dotychczasowy ład Europy i wprowadziła nowy porządek społeczny. Rewolucja francuska doprowadziła do likwidacji feudalizmu, zniosła ciężary związane z ustrojem feudalnym. Pańszczyznę, chłopi mogli nabywać ziemię na własność. Rewolucja francuska utrzymała zasadę nienaruszalności i własności. Każdy miał prawo zdobywać majątność i bogacić się. Kościół został odsunięty od władzy. Została zniesiona nierówność wobec prawa wszystkim, bez względu na pochodzenie. Obiecano wolność słowa, wyznania i nietykalność osobistą. Prok zapisał, że w tym wielkim trzęsieniu ziemi jedna dziesiąta miasta upadła. To jest ciekawy fragment. Francja była jednym z dziesięciu królestw barbarzyńskich powstałych na ruinach upadłego w 476 roku zachodniego cesarstwa rzymskiego. Jest ona jednym z dziesięciu rogów na głowach bestii, która przedstawiona jest w proctwach Księgi Daniela, a także Apokalipsy. Królestwa te, oprócz trzech, przyjęły katolicyzm i przez wieki wspierając papiestwo, stały się fundamentem potęgi kościoła katolickiego w Europie. I w ten sposób Apokalipsa. Ukazuje katolicką Europę ściśle zjednoczoną z papiestwem, jako wielkie miasto o profetycznej nazwie Wielki Babilon. Natomiast w wyniku rewolucji francuskiej Kościół katolicki utracił władzę świecką. Odwołano świeckie wsparcie dla Kościoła rzymskiego. Wprowadzono rozdział Kościoła od państwa, zrywając wielowiekowy sojusz tronu i ołtarza. Autorytet hierarchii rzymskiej, jeśli nie zupełnie, to przynajmniej bardzo został ograniczony. Skończył się okres 1260 lat supremacji papieskiej, dyktatu papieskiego, prześladowań religijnych. Wprowadzono wolność sumienia. Wyznania, słowa, czyli tolerancję religijną. Wprowadzono powszechną oświatę, redukując ciemnotę i zabobon. Ale jednocześnie rewolucja francuska stała się kolebką ateizmu, ruchów społecznych i systemów politycznych o charakterze ateistycznym, wrogich Kościołowi katolickiemu no i wrogich w ogóle religii i wierze w Boga. Możemy bez przesady powiedzieć, że współczesny ład Europy wolność słowa i wyznania rozdział Kościoła od państwa demokracja równość wszystkich obywateli wobec prawa to jest właśnie pokro, pokłosie rewolucji francuskiej. Ale Jan pisze dalej. I zabici zostali w trzęsieniu imiona ludzi siedem tysięcy. Czyli inaczej mówiąc, siedem tysięcy ludzi zostało zabitych w tym symbolicznym trzęsieniu ziemi. I jest to kolejna profetyczna, biblijna metafora występująca w tej części Księgi Apokalipsy. Wierzymy, że liczba siedem tysięcy jest liczbą symboliczną, nierzeczywistą. W znaczeniu literalnym rewolucja francuska i nastałe po niej wojny napoleońskie pochłonęły, pochłonęły wiele ofiar. No bo liczba 7 zawsze jest tą liczbą oznaczającą pełnię, doskonałość, no i pomnożona przez tysiąc. Czyli wiele, wiele ofiar pochłonęła rewolucja francuska i jeszcze możemy doliczyć następujące po niej wojny napoleońskie. Ale w sensie duchowym wielu ludzi przyjmując ateizm odrzuciło Boga i zbawienie ku swej wiecznej zgubie. I to też są duchowe ofiary rewolucji francuskiej, która spustoszyła ich umysł, wyrwała im wiarę z serc i doprowadziła ich do negacji Boga i zbawienia. Jan kończy ten fragment proroczy z księgi apokalipsy słowami a pozostali przestraszeni stali się i dali chwałę Bogu nieba Rewolucja francuska stała się lekcją poglądową dla świata wykazała że wiara w Boga i poszanowanie jego praw wyłożonych w Starym i w Nowym Testamencie jest najlepszą gwarancją ogólnego ładu i porządku Rewolucja francuska doprowadziła do wzrostu popularności Biblii, do ożywienia religijnego. Ludzie, widząc, co się stało, gdy odrzucono zasady wiary w Boga i objawienia Bożego wyłożonego w Starym i w Nowym Testamencie, przeżyli to boleśnie na sobie. I dlatego czytamy, że przyjęli tą lekcję, która nauczyła ich. Że odrzucanie wiary w Boga, odrzucanie Bożego autorytetu wyłożonego na kartach Pisma Świętego mści się i przynosi ból, cierpienie, nieporządek i najróżniejsze inne negatywne skutki. I tak doszliśmy do końca naszego rozważania. Moi drodzy, każdy, kto chciałby otrzymać materiał wyjaśniający znaczenie, Proroctwa o dwóch świadkach zapisanego w Księdze Apokalipsy w 11 rozdziale od wersetu 3 po 13, czyli tego, co dzisiaj przedstawiłem, proszę, niech napisze do nas na maila i ten materiał zostanie Jemu wysłany, by można było sobie spokojnie w domciu, przestudiować i zbadać te bardzo ciekawe proroctwo, które pokazuje nam, że w historii chrześcijaństwa nie tylko siły pogańskiego Rzymu niszczyły lud Boży i Bożą Prawdę, nie tylko panujący Kościół zakazywał Biblii i palił jej zwolenników na stosach, ale również w różnych okresach historii powstawały. Inne siły, które występowały przeciwko Bogu, przeciwko Słowu Bożemu, przeciwko ludowi Bożemu, i w tym wypadku, właśnie przez ten krótki okres czasu, kiedy papieństwo utraciło swoją dotychczasową potęgę, taką siłą była rewolucyjna Francja, rewolucja francuska. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia kolejnym razem. Amen.